Witajcie, kochani, na tygodniowym czytaniu. Witam wszystkie osoby spod znaku wagi. Mamy runę Dagas, kochani, ale czuję, że tu jakiś chaos może troszeczkę się dziać. To znaczy, dużo rzeczy się będzie działo. Ogromna zmiana, no powiedziałabym o 180 stopni, ale jednocześnie przyświeca wam przy tym szczęśliwa gwiazda. Jakieś przebudzenie, jakieś poznanie, jakieś zrozumienie. Gdzieś tu się urzeczywistnia jakieś czyjeś marzenie, słuchajcie, więc no ciekawe. Na pewno jest to czas, kiedy podpowiadają nam: zaufaj sobie, zaufaj swojemu prowadzeniu, zaufaj tej swojej wewnętrznej informacji, którą otrzymujesz, ponieważ tutaj ta informacja w tym czasie będzie dla ciebie super ważna, będzie ci przekazywać właściwe dla ciebie informacje. No dobrze. Poczułam, żeby przetasować, ok. Czyli będzie jakieś przetasowanie. Coś się będzie zmieniało. Jeszcze raz. Ale czuję, że na lepsze. Bo mamy na spodzie, zobaczcie, słoneczko. No dobra. O, wow. I zobaczcie, drugi raz gwiazda, bo te obie energie mówią nam właśnie o szczęśliwej gwieździe. I sześć pentakli nam się pokazuje. Ok. Czyli coś dobrego tutaj. Czwóreczka była, więc jakieś szczęście, jakaś satysfakcja, jakieś zadowolenie. O, wow! I jeszcze koło fortuny. No powiem wam, no niezwykłe czytanie, ale się cieszę. Piękne, pięknie zaczynamy. Czyli to są prywatne sprawy. Tu widać, że wszystko idzie jak po maśle, idzie gładko, udaje się. Tak, następnie mamy umiarkowanie i arcykapłana. Pokazuje nam się król pentakli i czekajcie, bo mi się zawinęły karty, ok. I dla wagi co jeszcze? Trzy kielichy. Rada teraz do tych obu obszarów. Królowa kielichów. O, dwie królowe i królowa buław. A na końcu sześć mieczy, czyli będzie trzeba usiąść może w takiej ciszy, przemyśleć, zastanowić się, żeby później pogadać z kimś, stawić się do jakiejś rozmowy, coś sobie poukładać w głowie, może będzie jakaś zmiana myślenia, postrzegania, działania, prawda? Coś tutaj idzie, jakaś, no idzie potężna zmiana z przeznaczenia, bo widzimy koło fortuny, prawda? Więc jest to ewidentnie tu widoczne. Dobra, w takim razie weźmy resztę kart dla wagi. Zobaczcie, mamy zegar, czyli jest tu czas na uzdrowienie, ale jednocześnie daj sobie ten czas, żeby coś sobie poukładać, żeby doszło do jakiegoś uzdrowienia. Zobaczcie, bo utrzymuj pozytywny sposób myślenia, a będziesz manifestować dokładnie to, czego pragniesz. Jest to czas, który pomaga ci, wago, urzeczywistnić to, czego pragniesz, ale musisz tutaj trzymać się pozytywnego myślenia, żeby to mogło się dla ciebie zrealizować. Mamy tutaj prawdę ukrytą na za chwilkę. I teraz, o wow, jakiś prezencik tutaj w tym czasie do ciebie idzie. To może być pod różnymi, słuchajcie, o wow, wziąłem drugą, która nam się odwróciła. Sukces, zobaczcie, czyli tu sukces pełen, ale trzeba się zaangażować, prawda, w te działania, bo mamy sześć pentakli, czyli tu musi być wyrównanie, tu musi być równowaga. O, ja nie mogę. I jeszcze macie szczęście i tego niebieskiego Nightingale. Się mówi słowika chyba, prawda? Czy skowronka? Nightingale to jest słowik czy skowronek? Kto mi podpowie w komentarzu? W każdym razie ogromne szczęście tu jakieś przychodzi do wag. Spełnienie, jakieś szczęście w sprawach prywatnych, jakieś szczęście w sprawach może też zawodowych. Zobaczcie, tu na spodzie jeszcze mamy czas opuścić tą sytuację. Może masz tu jakąś kwestię z jakąś osobą, z jakąś kobietą na przykład. Może się nie dogadujecie kompletnie. Mam takie poczucie, że tutaj będzie jakby ktoś od kogoś będzie odchodził, ktoś będzie kogoś zostawiał za plecami, ale to nie są romantyczne kwestie. To bardziej takie
koleżeńskie, przyjacielskie, rodzinne, sąsiedzkie, takie kwestie po prostu relacyjne. Albo będziecie zostawiać za sobą uprzedzenia, te wcześniejsze rzeczy, które się wydarzyły, i będziecie poszukiwać wspólnej płaszczyzny porozumienia. Też jest to możliwe, bo mamy cztery buławy, czyli na końcu wszyscy są zadowoleni, prawda? Wszyscy się cieszą, tańczą i w ogóle impreza na całego. Okej. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Gdzie byśmy tu zaczęli? W tych sprawach pozaprywatnymi jakoś czuję, to jest ważne, dlatego że mamy arcykapłana i Saturna, a ten Saturn ostatnio nam tu tupie nóżką na nas, więc no i jeszcze Król Pentakli, który gdzieś tam też ma tego Saturna ze sobą, prawda? Więc ja czuję, że tu są jakieś kwestie ważne, decyzje ważne do podjęcia, może jakieś zasady, reguły, które będzie trzeba dopracować, żeby funkcjonowały w nowej rzeczywistości jakby twojej. Z jakiegoś powodu czuję, że twoja rzeczywistość bardzo się zmienia. Dla różnych osób może być to coś innego. Dla jednej wagi to będzie to, że waga na przykład wchodzi w związek małżeński albo wchodzi w związek formalny. Możliwe, że za tym idzie przeprowadzka, wspólne zamieszkanie. Czuję, że wagi są w drodze. Po prostu to jest czas, kiedy jesteście w drodze. Jest taki tranzyt, prawda? Te sześć mieczy jeszcze tam mieliśmy też pokazane na dole, na spodzie. Zobaczcie. Jesteście w drodze w tym czasie, prawda? Czyli pod każdym względem musisz sobie pozwolić na to myślenie, że to jest tylko tymczasowa kwestia. To nie jest coś, co będzie długo trwało. To jest jakby taki tranzyt, prawda? Podróż z miejsca A do miejsca B, czy C, czy D. Będzie to trwało tyle, ile musi trwać u ciebie te zmiany, wprowadzenie tych nowości. Może ty je wprowadzasz, a może po prostu wszechświat pomaga ci w tym, popychając ciebie jakby w nowym kierunku, prawda? Uruchamiając ciebie tutaj do działania, żeby czymś się zająć, coś wyrównać, z kimś właśnie się dogadać, poszukać tej wspólnej płaszczyzny, bo tu mamy umiarkowanie, prawda? Szukanie, łączenie jakby, zobaczcie, łączenie ognia z wodą. I tu jest ogień i woda, prawda? Widzicie to? Łączenie ognia z wodą, czyli są tu tak różne osoby, że kompletnie się nie mogą dogadać. I tu w tym czasie będziecie wy jako wagi poszukiwać równowagi w tym. No to jest naturalne, że waga potrzebuje, poszukuje cały czas możliwości właśnie odnalezienia tej równowagi. I czuję, że to będzie tu właśnie poszukiwane jak najbardziej. I to poszukiwane, słuchajcie, z pomyślnym zakończeniem. Bo to nie to, że wy będziecie szukać i na tym się skończy, tylko kochane wagi, wy będziecie szukać i znajdywać, szukać i znajdywać, szukać i znajdywać. Dlatego tutaj jest tyle radości, tyle szczęścia w tym wszystkim. Ale musisz pozytywne utrzymać postrzeganie, myślenie, bo jak się będziesz skupiać na negatywnych rzeczach, to będziesz sobie utrudniać, po prostu przeszkadzać samemu sobie, czy samej sobie, prawda? Zobaczmy tą prawdę ukrytą. Ktoś się zastanawia, czy jesteś osobą szczęśliwą bez tej osoby w twoim życiu i ktoś jest wdzięczny za duchową lekcję, jaka się między wami wydarzyła. Tak. Co tu jeszcze czuję? Ktoś tutaj myśli o zmianie pracy albo zmianie formy wykonywanej pracy. Ktoś chciałby... Jakby ktoś tutaj ma marzenie, żeby stanąć na wyższej pozycji, na albo inaczej, żeby tam dotrzeć, żeby się na tyle rozwinąć, nauczyć, wzrosnąć w kwalifikacjach na przykład, prawda, w wiedzy, w informacji, żeby dotrzeć do wysokiej pozycji i ktoś czuje, że to będzie radość wtedy, jakiś awans, prawda, się komuś marzy tutaj. I zobacz, masz tu sukces, czyli masz te możliwości, ale jednocześnie tutaj ja czuję, że chodzi o to, żeby połączyć ogień z wodą. Cokolwiek to dla ciebie znaczy. Ja wiem, że jeżeli ktoś z tym rezonuje, to ty doskonale będziesz wiedzieć, o czym ja mówię. Jakieś
kompletne przeciwności trzeba tu połączyć ze sobą, żeby był sukces. Tak, możliwe, że trzeba wprowadzić bardzo, jak to powiedzieć, radykalne zmiany w obszarze działań na przykład, prawda? Które wcześniej się w głowie nie mieściły, że w ogóle coś takiego będzie trzeba zrobić, wprowadzić. A tutaj pokazuje się, że coś takiego może być potrzebnym jakby, prawda? Ale ogólnie powiem wam, że są tak fantastyczne energie, że aż mi się serce raduje, jak na to patrzę. Szczęśliwa gwiazda, dwa razy. Tutaj zobaczcie, szczęśliwa gwiazda, a tutaj zobaczcie, słoneczko. Przyświeca temu wszystkiemu energia słońca, czyli ta moc, ta siła, prawda? I oczywiście nasi przewodnicy duchowi są przy nas. Saturn tutaj się przygląda na nasze działania i bada jakby nasze reakcje. Bo tak naprawdę, słuchajcie, jakby tego nie określić, najważniejsze w naszym życiu jest to, jak my reagujemy na to, co nas spotyka. Jak my sobie radzimy z tymi kolejnymi lekcjami, które do nas przychodzą. Jakie decyzje podejmujemy w związku z czymś, co się stało, wydarzyło, prawda? Jak reagujemy na jakichś ludzi, na jakieś rozmowy, na jakieś ich działania. To jest wszystko najważniejsze. I to wyznacza nam jakby dalszy kierunek. Tutaj trzeba sobie coś innego w głowie ułożyć. Ewidentnie. Tu jest potrzeba jakiejś zmiany sposobu myślenia, postrzegania. Coś, co przedtem cię irytowało, denerwowało, bo wcześniej szpiątka mieczy. I chciałoby ci się walczyć, tupać na ten temat. To tu jest pokazane, zastanów się, czy warto. Zastanów się, czy na tym korzystasz, czy tracisz. Zastanów się, co kreujesz, walcząc, prawda, na słowa na przykład, jak na miecze. Co wtedy kreujesz w swojej rzeczywistości? Co kreujesz w swojej przyszłości? Także to jest tutaj, słuchajcie, w tym czasie super ważne, żeby skoncentrować się, na właściwym działaniu. Tak. Bardzo tu mnie coś tu jeszcze próbuje do mnie przemówić. Jeżeli ktoś tutaj poszukiwał metod, sposobów uzdrowienia, to ja czuję, że w tym czasie jak najbardziej mogą się pokazać te metody, te sposoby. I dla mnie cztery buławy to jest tak jak 11-11, bo są te cztery buławy, prawda? Więc to jest takie nawołanie dla kogoś, żeby coś dokończył, żeby coś sfinalizował, żeby coś zamknął, domknął, może jakiś proces. Jeżeli rozwijasz się duchowo, to ewidentnie jest to nawołanie, żeby pozwolić sobie na jakąś zmianę, żeby coś się mogło dopełnić. Dosłownie tak czuję. Jeżeli na przykład łączysz się w relację z drugą osobą, albo wchodzisz w małżeństwo z kimś, albo wchodzisz w spółkę, w cokolwiek, albo wchodzisz, jest taki pomysł, żebyście wspólnie zamieszkali, to jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że to będzie niosło ze sobą duże zmiany i będą potrzebne tu jakieś ustępstwa z dwóch stron, prawda? Bo to umiarkowanie pokazuje spokojnie, cierpliwie. Te zasady można dostosować, prawda? Dostosujcie zasady panujące, czy to w pracy, czy to w sprawach prywatnych, czy gdziekolwiek by to nie było, do nowych potrzeb może, które się okazały, do nowych okoliczności, prawda? To jest ważne tutaj, żeby dostosować zasady, reguły do tych nowych okoliczności, które tu się nam pokazały. Tak. Powiem wam, że naprawdę widać, że tutaj piękna energia, jest to piękny tydzień, dużo fajnych rzeczy się będzie działo, także tylko się cieszyć, słuchajcie, że tego rodzaju energie tutaj przychodzą. Runa Dagas chce pomóc w tej zmianie, bo Runa Dagas jest też jak koło fortuny. To jest w ogóle taka energia, która jakby gwiazdę i koło fortuny ma w sobie, prawda? Czyli jest potężna zmiana z przeznaczenia, a przy tym jeszcze przyświeca nam szczęśliwa gwiazda. O, na przykład jak ktoś z was, kochani, gdzieś tam czasem sobie jakiegoś losa puści, żeby w coś zagrać, to tu sobie spróbujcie, bo widać, że tutaj może być przypływ gotówki.
jakby te drzwi są otwarte, prawda? Tylko żeby znowu wierzyć w to, że się uda, bo jak idziesz puścić losa i nie wierzysz w to, że się uda, no to kochani, to nie ma szans. Ale jeżeli idziesz i wierzysz, że się uda, no to masz ogromne szanse. Czego tu jeszcze nie powiedziałam, kochani, ktoś tu się zakocha. Bo właśnie ten niebieski ptaszek, nie mogę sobie przypomnieć, czy słowik, po angielsku się mówi nightingale, blue nightingale. On zawsze oznacza, słuchajcie, właśnie, że jakaś miłość tu rozkwita, jakaś miłość tu jest w powietrzu, coś się zaczyna, ktoś chce tutaj przepięknie branie i dawanie, prawda, wyrównywać, ktoś tu chce zaprosić kogoś do wspólnego życia, albo do wspólnej przyjaźni może, ale w każdym razie jakieś fantastyczne rzeczy. Mogą to być kompletnie różne osoby, bo zobaczcie, one też są ubrane jak dwa różne żywioły, prawda? Jednocześnie jest szansa na to połączenie tutaj i na fajną relację wspólną, czy to romantyczną, czy jakąkolwiek inną. Dobrze, kochane wagi, tyle na dzisiaj. Jeszcze mamy mini wybierz kartę na trzy możliwości. 1, 2, 3. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Jedyneczka. Tu mamy nie. Numer 2. Niewłaściwy czas i trójeczka. Tu mamy zdecydowane tak, ale tu trzeba o czymś porozmawiać, coś może usłyszeć, to jest tutaj super. Kochani, w tym czasie dla trójeczek ważne. Dobrze, tyle. Życzę nam, żeby ten tydzień jak najpiękniej nam się zrealizował i utulam mocno jak zawsze i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.